wydarzyło się przed końcem tego dnia. Mogłaby nie przestać boleć głowa dzisiaj. Przed końcem dnia chciałabym, żeby nie zadzwoniła nie raz telefon do mnie. Żeby się wydarzyła rzecz, która jest prawie niemożliwa w moim przypadku, czyli żebym miała czas na siebie. Jezu, jakie pytanie! No to przede wszystkim chciałbym móc spokojnie położyć się ewentualnie w słońcu, wypić sobie jakiegoś zimnego drinka i nabrać sił na kolejny tydzień. Chciałabym, żeby zadzwonił mój chłopak. To jest trudne pytanie. Smaczną kawę mogę się napić. I jeszcze mam jedno. Mogę? Bardzo bym chciała, żeby zadzwonili do mnie z szkoły z Krakowa, do której się bardzo chcę dostać, do szkoły tańca. Trzymajcie proszę za mnie. Żeby zaskoczyła mnie jakaś niespodzianka. Wydaje mi się, że chciałabym, żeby było nadal słonecznie, nadal tak klimatycznie, jak jest teraz. Ładna pogoda, ciepło przede wszystkim. W tym roku to chyba nie było tego pola. Ja robiłem atmosfera. Ja bym chciał dojechać do Strzegomia, wcześniej zahaczając od góry Sofię i jedząc tam strąga w lokalnym barze z strąga. Chyba wystarczy. A pan? A ja bym chciała zdobyć jakiś szczyt pobliski. Musiałabym się zastanowić przed końcem dnia. Zależy jaki dzień, każdy dzień jest inny, ale dzisiaj była zdrowa i wszystko, żeby się dobrze działo. Chciałbym, żeby festiwal Chomasza Kieślowski miał bardzo piękne rozpoczęcie. Żeby się wydarzyło, co by się miało wydarzyć, co chciałbym, żeby się wydarzyło. Chciałbym, żeby coś dziś na koniec tego dnia spotkało mnie, coś ekstra przyjemnego. Ciekawe pytanie. Tak. Chciałbym, żeby nastąpiła jakaś magia w tym miejscu, w którym jesteśmy, ponieważ to miejsce, ono już jest magiczne z założenia, ale brakuje tutaj jeszcze pewnej takiej atmosfery, żeby towarzyszyła tam atmosfera artystyczna, filmowa przez cały rok. Coś magicznego chciałabym, żeby się wydarzyło do końca dnia. Coś magicznego, filmowego, coś, czego się nie spodziewam, zadziwiającego. Może tak będzie. Magiczny moment. Chciałabym, żebyśmy wszyscy, bez wyjątku, żywili dla siebie przyjazne uczucie. Wszyscy, bez wyjątku. Do końca dnia bardzo chciałbym, żeby przyszła tu pani figura i porozmawiała z wolontariuszami, albo zrobiła z nami sobie zdjęcie, tak jak Borys się w tamtym roku. Lepiej nie mówić. Żeby się stało coś, co na ogół się tutaj nie dzieje. Tego dnia? Dobra impreza. Chciałbym mieć parę groszy, bo nie mam. Ojej, to trudno powiedzieć. No, żeby słońce świeciło. Żeby było wesoło. Żeby było dużo ludzi. Żeby wyszło słońce. Tak, no przede wszystkim, żeby była bardzo ładna pogoda. Żebyśmy mogli pooglądać kino w plenerze, a nie w środku. No na pewno chciałabym, żeby wszyscy artyści przyjechali. Chciałabym, żeby przyjechało dużo osób, które będą zainteresowane dzisiejszym festiwalem i żeby było więcej słoneczka. Tak, ja jestem za słońcem, za bardzo ładną pogodą, za wyjściem do lasu, bo idziemy w stronę lasu i może... Żeby nas deszcz nie złapał. No ja bym chciał, żeby Sokołowsko się rozsławiło na cały świat. Dzisiejszego dnia. Dobra zabawa. Dobra zabawa? Chcielibyśmy zobaczyć jeden dobry film. Ale mamy nadzieję, że to się spełni. Ale mamy nadzieję na więcej. Tak, niż jeden dobry. No. Żeby coś się zaczęło w ogóle dziać, bo się jeszcze nic nie dzieje. Ja bym chciał, żeby wyszło słońce. I żeby było ciepło i przyjemnie. Jak w plenerze, no, w górach jesteśmy. W sumie chyba na słońcu najbardziej mi zależy, no.
Tak w sumie to ja nie wiem, co tu się dzieje. Poza pogodowymi aspektami, to na pewno też jestem za słońcem. Brakuje nam tutaj słońca. Ale gdzie jest to koło w trawach? Wycieczka mogłaby troszkę przejść. Jakiegoś wybuchowego, tak? No. Żeby uchwili miasta poprawić. Trochę więcej fermentu się przydało. Ja to bym chciał, żeby dzisiaj brzdąc poszedł spać. Poszedł spać, tak. I żeby można było jeden film obejrzeć, tak? A propos, to ma związek z festiwalem, ale ogólnie raczej chodzi o spokój. O spokój, byłoby miło jeden film obejrzeć. Żeby była taka pogoda jak teraz, bo bardzo się bałem, że będzie deszcz, a on zawsze jest przeszkodą dla tych wydarzeń artystycznych, które są w plenerze. Notabene przyjechałem po to, żeby zobaczyć ten obiekt, który jest obok, który współfinansuje, który nawiązuje także do historii, do tradycji związanej z Kieślowskim. I bardzo mi zależy na tym, aby ten kontekst cały był naprawdę wysokiej jakości, a nie jest to łatwe zadanie. Jak myślisz? W końcu tego dnia. Żebyśmy znaleźli urocze miejsce, w którym moglibyśmy się zaszyć i zapomnieć na chwilę o wszystkim, co się dzieje dookoła. To moja koncepcja. Moja jest podobna, bardzo podobna. My też. Chcieliśmy panu Zdrojewskiemu też uścisnąć dłoń, ale słyszałam, że już pojechał. Chciałbym, żeby udało się to wszystko, co sobie zamierzyłem jeszcze, żeby się wydarzyło tego dnia. Bardzo trudne pytanie. No serdeczne spotkanie przy dzisiejszym Kieślowskim. Przypominanym Kieślowskim tutaj. Zaplanowaliśmy coś innego i chyba chcielibyśmy, żeby się wydarzyło to, co zaplanowaliśmy. Ale na pewno przyjedziemy za rok. Na to pytanie pewnie ludzie w różnych przedziałach wieku odpowiadają różnie. Niektórzy mówią, żeby się spokojnie skończyć. To pytanie również będzie miało różne odpowiedzi w zależności od tego, o jakiej porze dnia będzie zadane. Bo jak rano, to można chcieć wielu różnych rzeczy. A jak przed samym zachodem słońca, to już niewiele można od tego dnia oczekiwać. Żebym miliona wygrał. Na tyle, że nie gram i nie wygram.